Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Nasz Kamp. O, pięknie. Tak jest. I buziaki. Mówi się, że lepiej późno niż wcale. Jest sobota wieczór, a my wybieramy się na targi. Podobno to pępek całego karawaningu na tutejszy weekend. Czy będziemy grzewać pępek? Tak wypadło. Nie wiem, czy nas lepiej słychać, czy nas lepiej widać, ale powiem wam, że mój małżonek stanął na wysokości zadania i kupił swojej pięknej małżoneczce prezent w postaci nowej kamerki GoPro. I rok 10. Tak, dziesiątka. Musiałam się zastanowić, co ty mówisz. A ty nie nagrywałeś tego odcinka, jak wręczałam ci to? Nie nagrywałam odcinka, jak to wręczałeś. My właśnie przejeżdżamy. Staliśmy pod początkiem hali koło McDonalda, a teraz przejeżdżamy. Brama numer 2, jest parking dla gości. Staniemy sobie na parkingu, zwiedzimy targi i śmigamy do domku. Karina z Wilczkowych Podróży po nas wyjdzie. Pokaże nam co i jak. 3 dni już tam siedzi, więc jest pełna energii i wie, co jest warto zobaczyć. Brama numer 2, tak. O, poprowadzą nas. Lenie. No, patrz, widzisz jak dobrze mieć hulajnogę? Chodzi zamiast rowera. Chce. Ja też bym wolała na takiej hulajnodze. To jest fajniejsze rozwiązanie. Piloci. Powinni mieć takie koguty. Follow me. A gdzie oni nas prowadzą? Tam był parking. Nie wiem. Przeprowadziłam małą improwizację, żebyście mnie lepiej słyszeli. Montaż mikrofonu jest już zrobiony. Nie mamy niestety jeszcze obudowy do naszej nowej kamery, żeby zamontować ten adapter od mikrofonu, a GoPro, no cóż, wymyśliło tak, że żeby podpiąć jakikolwiek zewnętrzny mikrofon, to trzeba mieć pierw adapter, a dopiero do adaptera mikrofon. Więc tak to wygląda u nas. O, tak może widać. Na trytytkę. Nie ma to jak trytytka na wszystko. Albo WD-40. 2 niezawodne wyposażenia do każdej skrzynki. A teraz idziemy przywitać się z Wilczkami. Tak stoimy. No i w odwiedzinach u Wilczków. Ale powiem wam, że tu temperatura jest super. Jest 25 stopni. Więcej. O, widać to tu. Po nogach. Jak tu jest ciepło. Pan zmywarka działa. Pan zmywarka działa. Przykładny mąż. Nie tylko mój, żeby nie było. Karina też takiego ma. Tak. Idziemy na te ziąbnie. O matko, jakie zimno. Zaraz do was wracam. Popatrz jakie lato. O! No, naprawdę mają z 25, 26 stopni, więc jest cieplutko. A ja idę po moją ekipę, po moją grandę. Bali się, że będzie zimno, ale jest ciepło. Właśnie znaleźliśmy coś, na co zamienimy nasze rowerki. Zbieramy się i za chwilę startujemy. Słonko pięknie wyszło, pogoda się zrobiła, kurtkę można było ściągnąć. I teraz Szymon piszczy i marudzi, trzeba go zatykać. Prawie już gotowi. Torba jest na akcesoria, na ulotki. Na ulotki, na wszystko. Na gifty. Mamy. Jedziemy. No i jesteśmy. Pełno przyczep, pełno kamperów. Te będziemy oglądać i zwiedzać. I będziemy was pokazywać wszystkiego, bo tego tutaj jest taka masa, że nie ma opcji, żeby tutaj zajrzeć wszędzie. Ale coś tam zawsze zobaczymy. Będziemy z Kariną znawcami tematu. Tak. Pierdziemy zobaczyć taką przyczepę. Myślę, że tutaj nie ma co wchodzić dla naszej rodzinki. Tutaj ja myślę o tym. Tak? No to dobra, to idziemy do tego. Zmiana planów. Idziemy obejrzeć inną. Droga Karino, na co będziesz zwracała uwagę patrząc na przyczepę? Na łóżko piętrowe 3-osobowe. Przede wszystkim. No, co tam jest? Przede wszystkim, tak. No. Do tego na pewno podkowa trochę większa niż to, co w tej chwili mamy w lulku. Plus łóżko małżeńskie. Żeby robić czwarte? Tak. Może niekoniecznie czwarte, ale żeby
żeby rodzice się też mieli gdzie wyspać, no i łazienka z prysznicem, no i żeby było przede wszystkim duże miejsce w środku. Długość 774 cm, długość bez wyszla 662, szerokość całkowita 232 cm, wysokość całkowita 263 cm, wysokość wewnętrzna 1,95 m. 1600 kg dopuszczalna masa całkowita, a jej masa własna 1380. Oho. No jesteśmy w tym komforcie i luksusie. Bardzo proszę, zaczynamy od łóżka, łóżko dwupiętrowe. Tak, zaraz zobaczymy. Fajna przestrzeń tutaj, jeśli chodzi o jadalnię. Taki mini salon, no, do tego kuchnia. A inaczej jeszcze będę zwracać uwagę tutaj na duży brak. Lodówka otwierana dwustronnie, ale super, no to jest bajer rewelacyjny. Bo jeszcze jest toaleta z prysznicem razem, no to tak trochę dla nas nie za bardzo, robimy oddzielnie. O, jak mocno, widać, że wszystko nowe. Jakieś przemyślenia? Za ciasno? To takie bardziej dwójka dzieci plus małżeństwo. Wychodzimy. Naszym dzieciom najbardziej się podobają fotele. Nie ma nic lepszego na targach jak fotele bujone. Tak, jeszcze ktoś buja. Teraz idziemy zobaczyć domy na kółkach. I to naprawdę domy na kółkach. Gdyby dla kogoś przyczepa lub kamper było za mało, to domek na kółkach i od razu jest samochodzik, który może to ciągnąć. Może dają w pakiecie. Bardzo duża łazienka. Normalnie jak w domu. Prysznic? Nie, kotkuj. To jest dom na kółkach. Z dwiema sypialniami od góry. Jak się mamie za to znudzi płacić raty kredytowe, to wtedy kupimy sobie mniejszy koszt. Chociaż nie wiem, czy mniejszy. To są lata? Babatki tutaj są. Ale nie dotykaj, chodź. Oj, i tam jest łóżko. Tam. A teraz wam pokażę, ile w razie czego taki domek kosztuje. Jakbyście tak byli zainteresowani. Ile takie cudo? No bardzo proszę, 29 800 euro. Pytam, bo jakbyś chciała mieć ciche dni, to możesz mi kupić. Jak będę miała ciche dni, to ty będziesz w kamperze spał. Tamten był wybajerzony, a to jest taka wersja podstawowa. Jakby ktoś był minimalistą. To tyle dostaniecie za tą podstawową kwotę. Robi się coraz ciekawiej. Coraz więcej sprzętu. Takich naprawdę. O, tutaj w razie jakbyście chcieli mieć swoją motoróweczkę do tour karawaningu, dodatkowy, może z przyczepką od razu ją sprzedają. Taką łódeczkę możecie mieć za, już wam powiem, łódź bez silnika, silnik, aha, bo tu są opcje, całkowita łódź z wyposażeniem 69 900 euro. I to ta czarna, której widzimy tył. Jedyne 69 900 dzieli was od posiadania takiego cuda. Zobaczcie, miejsce na teściową. I od dzisiaj podróżowanie staje się łatwiejsze. Ale są ogólnie. Dobra, bardzo przepraszam wszystkie teściowe. Moja teściowa też jest fajna. Ale w sumie to ja bym mogła tu spać. Z dala od dzieci. To była taka samotnia. Zrobiłabym pokój jogi. Zaczęłabym jogę może ćwiczyć. Te pozycje leżące. Cena od 400 tysięcy. Nie
My na dwa vlogi tutaj jesteśmy, żeby nie było. Będziemy mieli różne ujęcia z różnych perspektyw. Kamerą GoPro 9 i GoPro 10 jak na razie. Chyba, że mi padnie bateria, to przejdziemy na 7 starą. Piękne okno dachowe. O, tutaj jak jest dość fajnie to zrobione. Taka jest przestrzeń. No ale patrz, mieścimy się. O, bo ona jest szersza, dlatego tutaj jest tyle miejsca. Patrzcie, mieścimy się. Widzicie to? Bez problemu. No. Możemy się... To będzie test. Uwaga, Karina. Dałeś mi radę. No to taki standardzik. Malutkie okno dachowe dla dzieci, żeby nie wyszły na dach. Dobra, a gdzie jest lodówka? To nie, spodziewałam się takiej dużej, ale nie, jednak jest taka malutka, ale długa. Przepraszam cię, ja jak zwykle do lodówki. Dobra, lodówka. Zuziu, skarbie, zejdź, misiu, ty już idziesz spać. Nasza Zuzia już idzie spać, rozgościła się. No, miejsca jest sporo. Ona jest szeroka tutaj. Rzeczywiście, można tu tańczyć. I ładnie jest wykończona. Ile ona kosztowała? 112 000, prezentowany model. Prezentowany model, 112 tysięcy. Wydaje mi się normalnie. A ja myślę, że nawet bardzo tanie. A, bo to się... O, jak to sprytne, w dół i dopiero otwiera. A tu szuflady, super sprawa. Te szuflady są mega szerokie właśnie. O to chodzi, że one są bardzo szerokie. Korek do wody. Taka przyczepa w rozsądnych pieniądzach. Jak na nowe sztukę. I patrz, moglibyśmy wtedy u was przesiadywać. No. Moglibyśmy się spotykać, akurat byśmy się wszyscy zmieścili. Dzieciaki, aut do tyłu lub do części. Tam? No, tam się zamontuje telewizor na przykład. I wtedy byłaby posiadówka. Moglibyśmy się widywać. Tak. A teraz robimy zooma. Dość interesująca przyczepa z niekonwencjonalnym kształtem. Z przodu to tak wygląda, taka przyczepa dla konia. Tak, jest ją, ale w środku robi wrażenie. No, okno jest super, panoramę robi. Ma taki klaustrofobii tutaj. Idę do ciebie zobaczyć. Mhm. Ja jak zwykle zaczynam od lodówki. Duża lodówka, chociaż nie jakaś za duża, ale jak na taką przyczepę, taką wielkość, dość spora. Tutaj jest bardzo ładnie. Taka przyczepa dla małżeństwa, ewentualnie pary. Myślę, że z jednym dzieckiem też. Tam się robi łóżko z przodu. Ale jeśli chodzi o taką przestrzeń w przyczepie, to myślę, że idealna dla dwóch osób. A kurde, i kto tu stoi obok? Kamperem po bezdrożach, bardzo proszę. Kamperem po bezdrożach. Z nami. Możecie pozdrowić naszych widzów. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Naszych, waszych. Naszych wspólnych. To jest jedna wielka rodzina. Dokładnie. I teraz tak. Z każdymi idę na wymianę i z wami też. Ja daję swoją, wy dajecie mi swoją. Już przenosimy. Oczywiście. Jest piękna. Yes. A ja my również. Także otrzymaliśmy naklejkę, daliśmy też w zamian. Mamy w zamian coś za coś. Tak, także zacieśniamy kontakty. Tak. Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy gdzieś na jakimś zlocie albo i nie tylko. Albo i w trasie. Albo w trasie. Wy dużo jeździcie, my dużo jeździmy, tak gdzieś się spotkamy. Pozdrawiamy. Jeździmy taki małe, także. Pozdrawiamy. Jak będą większe, będzie więcej. Lepiej. Więcej czasu zostaną. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. No. Dziękujemy. W sensie, że dla mnie, dla mojej żony najważniejsze jest to, że jak tam wstanę, to mogę wymyć zęby i mogę się wykąpać. I wtedy wychodzę piękny i radosny i mam ochotę czerpać wszystko, a jeżeli jestem sklejony z rana i nie mogę się wykąpać, to potem cały dzień chodzę z ludźmi. Więc dla mnie osobiście ja nie lubię małych kamperów. Gnamy dalej. Trzeba z każdym porozmawiać. O, i mamy kamper maniacy. Tak. Bardzo proszę. Może kiedyś nasza naklejka tu gdzieś będzie, tu. Kiedyś się spotkamy, ja to wsadzimy. Ja myślę, że im to trzeba po prostu tak przyjść tutaj i wlepić, jak macie. Mamy! Ja znowu zapomniałam. Mieliby szok, potem by obejrzeli tego vloga i powiedzieli do nas, ty, co oni dali. No, szanowne miejsce zajęli.
jestem Dominika z kanału Nasz Hub. Taki malutki kanał, pewnie nie znasz, i mam dla ciebie propozycję. Ale już, znam. Już znasz. Ja daję ci moją naklejeczkę, a ty mi dasz swoje. Ja. Mamy kolejną. Aż dwie. O, proszę bardzo, będziemy mieli dwie. Na dziko najlepiej. I kamparmaniak. Także wymiana. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam was. Pozdrawiam. Kapitan Przyczepa jest tam. O, zaraz pójdziemy, ale największa kolejka. Ciekawe, czy my się w ogóle tam dostaniemy. Nagramy go z ukrycia. Widać, że jest zmęczony. Z każdym pogadaj. Celebryckie życie. Dobrze, że nas to nie tyczy. Dookoła wszystkich. Super kolor. A jakie dodatki? Na pewno kobieta maczała w tym ręce. Na 100%. Zajdziemy was od tyłu. Największe oblężenie. No, przy kapitanie przyczepie. Tak jak powiem szczerze, w Poznaniu było przy podróżowaniu i przy lotniskach. Tam były największe kolejki. Najbardziej sławni. Tak. Nie wiem, czy jest szansa, żeby się wcisnąć. Kolejka się wydłuża. Ale możemy zawsze zrobić zdjęcie od tyłu z kapitanem przyczepą. Ja myślę, uchwycić jego głowę i plecy. Poczekajcie. Uwaga. Uwaga. Ja myślę, że możesz się cofać i z nim zagadać. Może cię pozna. Tak bez kolejki nieładnie. No, nieładnie się tam wychodzi. Chcesz wejść? Nie, zobacz, jaka jest kolejka. Synu, musielibyśmy stanąć w kolejce, żeby tam wejść. Jesteś gotowy na to? Tak. No to idziemy w kolejkę. To idziemy w kolejkę. No to idziemy w kolejkę, Karina, chodź. O, jeszcze tu. My też w kolejce, rozumiem. Nie. O, mamy o jednym możemy mniej. Możemy wpuścić siebie. Tak. Pełna kultura. W kolejce. To, żeby się dało załatwić wcześniej. Karina przejęła kamerę, by uchwycić ten piękny moment, tą niepamiętną chwilę, którą zobaczycie w naszym vlogu. Jak się w końcu rozstaną i nie padnie z głodu. Mam nadzieję, że doczekamy, że bateria wróci. Tak, mam 17% baterii. Kapitanie, rusz się. Chciałam się przedstawić, Dominika, nasz pan. I teraz będzie deal. Ja daję ci naklejkę, a ty mi dajesz swoją. Uwaga. No. Ciekawe, czy mam. A, jest. Mogę dorzucić frytka? Od ciebie wezmę. Patrzcie, je mi z ręki. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Nasz Kamp. O, pięknie. Tak jest. I buziaki. A mnie już nie pocałuję. Ale czekaj. Jak dżentelmen, tak. Poczekaj, jeszcze raz, nie nagrałam. No nie? Cześć wam. Przyjaźń do końca życia. O, zobaczcie, kto nas tu odwiedzi. O, chodź, chodź. Aż takiego szerokiego obiektywu nie masz. Ale poczekaj, może nie wyciągnie się. Już muszę zrobić tak. Cheese. Marmolada. Jesteśmy właśnie na jedzonku przed salą i spotkaliśmy tutaj nasz... Przybliżymy, żeby było ich widać, żeby widzieli się u nas na filmie. Sandomierz pozdrawia. My też pozdrawiamy i Sandomierz całą Polskę, a teraz jemy, bo mój mąż już nie może się powstrzymać. Mała podmiana, teraz będą filmy kamerką GoPro 7. Tamte już baterie padły, i te od Kariny, i ta oryginalna, więc teraz będzie zwykłą kamerą. Idziemy zwiedzać dalej. Starszy jest na rękach, młodsza pedałuje. Tak jest. A może bym cię na plecy wziął, co? Na banana? Tak. Mieliśmy naszą zabudowę, Rimora. Ile rimków? Nie myśleliśmy, że spotkamy tutaj Rimora. A tu jednak. Będziemy mieli okazję wejść, zobaczyć, jak wygląda nasz Rimor, tylko w nowszym wydaniu. O matko, ile tu miejsca. Patrzcie. Łóżko piętrowe, tak jak u nas. Łazieneczka. Też prysznic z tej samej strony, toaleta. Trochę tutaj mniejsza, ale i tak się wydaje bardziej obszerna. Kuchnia w drugą stronę niż u nas. I tutaj też pewnie łóżko się zrobi się stół. I na górze, tak jak u nas, łóżko sypialniane. Ej, powiem wam, że taki sam metraż, a tutaj jest naprawdę dużo więcej miejsca, chyba przez to, że te stoły są takie mniejsze. Tu jest lodóweczka. No super.
Dwudzielna. O, ta jest z szufladą. Ale bajer. O, tutaj jest szafa. To, co nas tak złości u nas, że to jest tak niżej, a tutaj jest wyrównane, przez co to poszło do góry. Jest olbrzymia przestrzeń, patrzcie. Naprawdę jest szeroko. Chyba znaleźliśmy kampera, który zastąpi za 20 lat naszego Ferdzia. Jest moc. No, konkretny sprzęt. Special for you. O, patrzcie, jaki system dowodzenia. Dla psa miejsce, czyli już od razu dla pupila. Ale wchodzenie i schodzenie nie jest zbyt proste. Tutaj wam Kamil pokaże. Masz kamyk. Proszę bardzo, kanapa w podkowę. Telewizor. Pewnie są. Telewizor wysuwany ze ściany. I toaleta. I łóżko. Wszystko duże, fajne. Brakuje chyba tylko przejścia z kabiny, z przedziału kierowcy do przedziału mieszkalnego, ale tak to bardzo fajny pomysł. Tutaj grill, bagażnik, tylko trochę ciężko do niego w takiej wysokości wchodzić, a to się chyba obniża rampa na coś. Matko, i weź tu zmień koło, jak ci się coś stanie. To nawet chyba samo koło jest bez felgi, bo tutaj to już samemu niewiele można zdziałać. Ale sprzęt fajny. I my już skończyliśmy zwiedzanie. Długo chodziliśmy? Długo chyba, nie? Długo. Jest godzina chyba trzecia, czyli 15. W sensie. A poszliśmy o 10. 15, tak jest. Czyli kawałek było zwiedzania. Widzieliśmy już kamper, jakiego kupimy. Poczekamy tylko 20 lat, aż stanieje. Rimora z 2021 tak, kupimy na sobie. Na zabudowie Forda Transita. A to za 20 lat. Akurat. Jego cena wyjściowa była ile? 280 290. To za 20 lat będzie w naszym budżecie. Dodatkowo weźmie się leasing, sprzeda się Ferdka. Damy radę. A teraz trzeba iść na jakąś kawkę, herbatkę. I do domu. I do domku. Jutro do pracy. Kawka się robi, więc to jest idealny moment, żeby się pożegnać. Dziękujemy, że z nami byliście i do następnego. Pa, pa.